Cześć, tu Marek. Ostatni film ze Strybskiego Plesa. Trzeci. Myślę, że wystarczy, żeby wam pokazać, jakie trasy możecie tutaj spotkać. Na czerwono oczywiście trasa, którą będę omawiał. Wjeżdżamy orczykiem jednoosobowym w kształcie litery L, co jest ciekawe. Przed chwileczką była pokazana górna stacja. To jest z poprzedniego filmu. A tu już tak, że tak powiem, wypiałem się z orczyka w tym miejscu. Jedziemy bardzo spokojnie. Tam jeszcze pokazałem wam, że można pojechać prosto. Wtedy zjeżdżamy trasą numer 2. A trasa na początek wygląda właśnie bardzo płasko. No, trzeba się troszeczkę łyżwówką podeprzeć, żeby nabrać prędkości. I jak widzicie, przed nami budowla dość charakterystyczna, koło której jak wjeżdża się ze Strybskiego Plesa, no to od razu się widzi, to są dwie skocznie narciarskie. Czółeczka tutaj odbija nam na lewo i tam jest zdecydowanie łatwiejszy zjazd. A my tutaj podjeżdżając pod skocznię, widać też po tamtej, tutaj jest też górna stacja krzesła takiego, które wyjeżdża i obsługuje dokładnie tą część stoku. To jest ta trudniejszy kawałek. A oczywiście orczyk macie po prawej stronie. Tam krzesło jest troszeczkę głębiej. No i po lewej stronie widzicie też krzesło, które można wyjechać na górę, która, gdy prezentowałem trasę 1 i 2. No i też tam można dojechać do trasy numer 5. No i to jest koniec, także było bardzo szybko, niecały kilometr zjazdu, bardzo nieduże nachylenie, bo tylko 14 średnie. I chyba ze Słowacją na razie się pożegnamy i wrócimy na chwilę do Polski. Pozdrawiam, Marek.